W poprzednim filmie rysowaliśmy wykres pochodnej, mając dany wykres samej funkcji. Teraz zrobimy coś w jakimś sensie odwrotnego. To znaczy spróbujemy narysować wykres funkcji, dla której dana funkcja jest jej pochodną. Czyli spróbujemy narysować wykres tak zwanej funkcji pierwotnej. Napiszę: funkcja pierwotna. To jest to pojęcie matematyczne, którym się tutaj zajmiemy. Spróbujmy narysować wykres funkcji pierwotnej dla zadanej funkcji f. No i to zwykle oznacza się literą duże f od x, czyli tutaj będziemy rysowali wykres funkcji y równa się duże f od x. No i co to znaczy? No więc mówimy, że f od x jest funkcją pierwotną. Pierwotną funkcji f. Od x, raz duże, f, raz małe. No, to znaczy wtedy i tylko wtedy, gdy pochodna funkcji f, duże, inaczej można ją oznaczyć jako f prime od x, czy tak oznaczamy, czy tak, jest równa po prostu naszej funkcji f od x. Czyli to jest jak gdyby odwrotność różniczkowania. Czyli szukamy Takiej funkcji, dla której nasza zadana funkcja małe f od x jest pochodną. No oczywiście to jest taka procedura niejednoznaczna. Istnieje wiele funkcji, dla których dana funkcja może być jej pochodną. No więc tutaj spróbujemy znaleźć jakąś jedną z tych wielu, jakiś przykład. No i te funkcje, zaraz zresztą zobaczycie, czym one się mogą różnić ewentualnie, te różne funkcje pierwotne dla zadanej funkcji f od x. No to spróbujmy to zrobić. Tutaj będziemy rysowali wykres na tym górnym układzie współrzędnych. No i zobaczmy, tutaj nasza funkcja małe f od x jest na tym pierwszym odcinku stale równa 1. Tutaj, żeby nie było wątpliwości, że te punkty odpowiadają sobie na obu wykresach, to narysuję taką linię przerywaną. No i na pierwszym odcinku nasza funkcja małe f od x jest stale równa 1. No to to oznacza, że ta funkcja pierwotna musi mieć nachylenie stale równe 1, czyli będzie odcinkiem prostej o nachyleniu stale równym 1. No i teraz jedyne, co jest nieokreślone, to jak wysoko ta prosta tej będzie. Mogę narysować na przykład tutaj, mogę narysować tutaj, tutaj. Muszę narysować odcinek prostej, ale nie jest jednoznacznie określone na jakiej wysokości. Czyli mogę przesuwać ten wykres do góry i na dół, i to nie zmienia pochodnej. No bo dodanie stałej do, do funkcji nie zmienia jej pochodnej. No więc mogę narysować jakkolwiek. No, to narysuję na przykład tak. Rysuję kawałek prostej, no i tutaj w tym punkcie nie wiadomo, jaka jest wartość funkcji. No ale może powiedzmy sobie, możemy ją tak określić, że w tym punkcie ta wartość będzie równa takiej tej granicy tej funkcji, w tym punkcie. Tutaj pochodna jest w tym punkcie nieokreślona, niezależnie od tego, jaka ta wartość tu, tutaj będzie. Mogę ją wybrać w zasadzie dowolnie. No więc wybieram tak. No i teraz widzimy, że tutaj nachylenie tej prostej jest stale równe 1. No i to odpowiada temu, że pochodna tutaj jest stale równa 1. No dobrze, teraz weźmy sobie następny odcinek, może wezmę inny kolor. Tutaj będziemy mieli znowu punkt, który odpowiada temu punktowi na tym wykresie. No i teraz widzimy, że na tym odcinku pochodna jest również stała, jest ujemna, a konkretnie jej wartość jest równa minus 2, jak możemy odczytać tutaj z tego wykresu. Czyli tutaj nachylenie będzie również stałe i będzie równe minus 2, czyli to nachylenie będzie ujemne, ale dużo większe, dwa razy większe. No więc mogę teraz narysować tutaj tę prostą na dowolnej wysokości, ale ja sobie narysuję tak, żeby ta funkcja była ciągła. Mogę tak zrobić, czyli mogę zacząć z tego miejsca znowu. No, i dojdę gdzieś tutaj, powiedzmy. No, nachylenie powiedzmy, że jest dwa razy większe, no i tym razem jest ujemne. No, ja tak wybrałem, że ta funkcja pierwotna jest tutaj ciągła w tym punkcie. Mogłem wybrać inaczej, mogłem narysować ją nieciągłą i to też byłaby funkcja pierwotna. Dlatego mówię, że jest wiele różnych funkcji pierwotnych. No, ja akurat wybieram taką, Jaka, jakąkolwiek mamy narysować, nie żadną konkretną. No dobrze, no to jedźmy dalej. Tutaj weźmy kolejny przedział. W tym przedziale widzimy, że pochodna już nie jest stała, jest zmienna. Widzimy, że zaczyna się od jakiejś dodatniej wartości, konkretnie od dwójki, później maleje, przechodzi przez 0. Tutaj ona jest równa 0. Może ten punkt też warto tutaj odnotować. No a potem staje się ujemna. Maleje w taki sposób liniowy. Czyli zaczynamy od dodatniego nachylenia i to dosyć dużego. Później to nachylenie ma maleć. W pewnym momencie ma się stać równe 0, dokładnie w tym punkcie. No i później nachylenie ma się stać ujemne, czyli będzie ta funkcja wyglądała jakoś tak. No i to wygląda jak kawałek paraboli. To rzeczywiście będzie kawałek paraboli, przy założeniu, że to jest kawałek prostej. Więcej na ten temat jeszcze się dowiecie w przyszłości. Dlaczego? Funkcja pierwotna do funkcji liniowej to jest funkcja kwadratowa, ale tak właśnie jest. No, na razie widzimy z tego wykresu, że to się zgadza, że tutaj nachylenie jest dodatnie. Na początek duże, a potem coraz mniejsze. W tym miejscu nachylenie staje się równe 0, a następnie nachylenie jest ujemne i jest coraz bardziej ujemne, coraz bardziej stroma ta funkcja się robi. No i wreszcie zostaje nam ostatni kawałek wykresu. Weźmy sobie to kolorem jakimś takim. No i tutaj widzimy, że pochodna jest równa 0. No to to znaczy, że ta funkcja musi być stała. No i jako tę stałą wartość mogę wziąć dowolną wartość, byle ona była stała. No to ja mogę wybrać w ten sposób, żeby ta funkcja była znowu ciągła, czyli na przykład tę stałą wartość narysować tutaj. No mogłem ją narysować gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Nie ma to większego znaczenia. Nie wpływa to na wartość pochodnej. No ale ja tutaj sobie wybrałem akurat tak, żeby ta funkcja była ciągła. No, i to zawsze tak można wybrać. To jest taka uwaga na marginesie, że jak mamy jakąś funkcję, nawet nieciągłą, no to zawsze można znaleźć taką funkcję pierwotną do niej, która będzie ciągła. Tak czy inaczej, pochodna w tych punktach i tak jest nieokreślona. Tutaj mamy nieokreśloną wartość pochodnej w tych punktach, i stąd jest dowolność w określaniu funkcji pierwotnej na każdym z tych przedziałów oddzielnie. Można ją przesuwać do góry i do dołu na każdym z tych przedziałów oddzielnie. No więc można tak poprzesuwać, żeby ta funkcja pierwotna wyszła ciągła.